Napływają wspomnienia, kręci się łza w oku. Połowa lat 80. w takich właśnie przyczepach kempingowych pojawiły się pierwsze zwiastuny polskiego kapitalizmu, prekursorzy food trucków. Zapiekanka, nasza odpowiedź na hot doga, na ten wstrętny imperializm, potrafiliśmy dać społeczeństwu, dać światu coś własnego. Oryginalna receptura, pieczarki, ketchup, coś co było nasze. No i myślę, że rzeczywiście zdaje egzamin nadal tutaj właściciel, sięgnął do tradycji dla lat 80. Powodzenie tego stoiska, 100-procentowe, pełne obłożenie, fantastyczna sprawa. Zajrzyjmy do środka, bo przyczepa bardzo tradycyjna, ciekawa, ale chyba miejsca nie za dużo. Zobaczmy, co tutaj jest. No miejsca jest niedużo, ale panowie sobie świetnie poradzili, ergonomicznie zaprojektowana. Jeden pan sprzedaje, drugi pan przygotowuje. Panowie, jak praca? Bardzo wygodna, przede wszystkim dlatego, że jako jedyny food truck, zwróćcie uwagę, my siedzimy. Wszyscy stoją, dlatego my możemy i 12 i więcej godzin. Piec jest bardzo wydajny, w zasadzie co 2 minuty wychodzi gotowa zapiekanka, także dużo krócej się czeka niż na burgery, na smak, wszystko wiadomo, świeże, na bieżąco przygotowujemy. Spójrzmy teraz jeszcze na menu, co mamy? Zapiekanka, no nazwy są bardzo sympatyczne. Tak, Społem, czyli ta firma, która no, była jednym z filarów PRL-u WSS Społem. Mamy Pewex. Firmową Pewex, tak, także znana firma Maluch, niewątpliwie nawiązujący do polskiego pojazdu. Spójrz tutaj, Fiata. Wiejska kiełbasa własnej produkcji 50 cm. Tak, okazuje się, to jest rozmiar, który się oczywiście nie zdarzał w PRL-u. Zapiekanki oryginalne były dużo, dużo mniejsze, ale też miały bogate wnętrze, ciekawą osobowość i do tej wspaniałej tradycji panowie sięgają. Jak mówiłem, to jest nasza odpowiedź na imperialistycznego amerykańskiego hamburgera, ale mieliśmy też polską odpowiedź na amerykańskiego imperialistycznego hot doga. To była bułka nadziewana pieczarkami. Pychota. Skąd taki pomysł? Dlaczego sięga pan do tej bohaterskiej epoki PRL-u? Przede wszystkim dlatego, żeby pokazać dzisiejszej młodzieży i konsumentom, od czego zaczął się street food w Polsce, bo tak naprawdę siedzimy w pierwszym polskim food trucku. Gdyby nie było przyczep niewiadów, gdyby nie było małych Fiatów, no to pewnie ta nasza gospodarka też by inaczej dzisiaj wyglądała, a to jest no, początek polskiej gastronomii. Tak, czyli chcieliśmy to przywrócić, sami, wiadomo, łeb siły, więc pamiętamy te czasy. Dodatkowo jeszcze oranżada z jedynej warszawskiej rozlewni, która do dzisiaj istnieje. Odebraliśmy właśnie naszą zapiekankę, zobaczcie jak ona jest długa, wygląda świetnie. Pozwolę sobie spróbować jako pierwszy. Testuj, tak? Testuję, słuchajcie. Zapach czar PRL-u. Tak, tamta epoka staje mi znów przed oczami. Świetna, naprawdę polecam. Musimy teraz jakoś skoordynować. Przekazuję ci mikrofon. Tak jest. Biorę z drugiego końca. To jest to. Ketchup numer 7 nadaje bardzo ten dobry, niepowtarzalny smak z lat 80. Rzeczywiście. Świetne. Genialne. Szymonie, niech Szymon też spróbuje. Tak, skosztuj Szymonie. Kolejny przystanek w naszej sentymentalnej pielgrzymce do przeszłości. Moi drodzy, stanowisko, gdzie się kręci watę cukrową. Oczywiście w latach 80. i 70. wata cukrowa miała tylko jeden kolor, kolor waty cukrowej, a obecnie może być lawendowa, zielona, malinowa. Wszystkie kolory tęczy. Zdradzi nam pan tą tajemną recepturę na wyśmienitą watę cukrową? Zdradzę wam, oczywiście. Wsypujemy cukier. Cukier się podgrzewa, powstaje nitka. Po czym następuje właśnie taka praca. No i powstaje wata, no tak jak teraz na przykład. A dosypuje pan żółtego cukru. Widzę, że tutaj ma pan cukier w różnych kolorach. Jak uzyskać cukier takiego koloru? No, mamy tutaj piękny niebieski. Tak, to mogę powiedzieć, to raczej taka tajemnica zawodowa. Tajemnica, tak. Ale na pewno są zdrowe. Są zdrowe, są atesty z atestami. Każdy barwnik ma swój atest, każdy smak ma swój atest, także jest dozwolone na rynku. Nie ma problemu z użyciem, także. A długo się pan uczył, żeby tak dobrze kręcić watę? No troszeczkę trzeba nabrać wprawy, to nie tak od razu.
nie tak od razu. No. Gdybym ja chciał spróbować, to raczej kiepsko pan to widzi. Kiepsko, ale gdyby pan chciał, proszę bardzo. No to ja chętnie spróbuję. Proszę bardzo. Proszę mówić, co mam robić. Po prostu kręci pan kijem. Kręcę kijem. I łapie pan, łapie pan. O. Słuchajcie, to nie jest takie proste. Troszkę gorszy kształt mi wyszedł niż panu. Tak. No ale co, nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Nie jest tak można źle. Można kręcić kolory, można łączyć kolory. Dobrze, może... Możemy zrobić jeszcze figurkę grzybka. Czy ja bym się na razie ograniczył do tego czegoś bezkształtnego, bo no. Moje umiejętności nie są tak dobre. Słuchajcie, nie jest to takie proste, ale coś mi wyszło. Pokazaliśmy wam naszym zdaniem najciekawsze food trucki. Atmosfera festiwalu świetna. Długie kolejki. Jedzenie rodem z PRL-u. Na niektórych food truckach zabrakło jedzenia. Kuchnia japońska. Piękne plenery Placu Grunwaldzkiego. Jednym słowem. Pełen sukces.